Przeskoczmy trochę z boiska na sytuację taką społeczno-polityczną, bo chciałem cię zapytać o Kyliana Mbappé. Dużo o nim piszemy, dużo się o nim pisze we Francji, zwłaszcza po jego tej deklaracji politycznej. Powiedz, jak to wygląda w tej chwili? Jak Mbappé jest odbierany we Francji? Dzisiaj? Jako Zorro. Wiadomo, chodzi o, chodzi o maskę. No wiecie, jakby cała prasa i to, co jest polityczne we Francji, wpada na zawodników, ale to, co robi Deschamps, mówi, nie mieszajmy podczas imprez polityki z piłką nożną, musimy to oddzielić. I federacja bardzo naciska na to, żeby to nie było powiązane, żeby to było jak najbardziej oddzielone, bo sytuacja we Francji polityczna jest no, troszkę skomplikowana obecnie. Co się wydarzy w najbliższych wyborach tych przyspieszonych, no, może dużo zmienić w kraju, ale no, tak jak mówię, federacja stara się oddzielić bardzo mocno i ochronić zawodników, zwłaszcza Mbappé, który jest ich talizmanem i na imprezach najważniejszą postacią, żeby w żaden sposób nie wpłynęło to na jego formę.